wszystkim tupera w Korei. Jak widzicie, wystrój jest troszeczkę inny. Tak jestem w Polsce. Jeżeli śledzicie mnie na Facebooku, Twitterze, czy nawet tutaj na YouTubie, to wiecie, jaką mam sytuację, że przyjechałam do Polski dosyć nagle. Było to spowodowane chorobą mojej mamy i no, jestem w Polsce, będę w Polsce, dopóki sytuacja będzie tego wymagać. Jeżeli chcecie pomóc mojej mamie, zbiórka jest cały czas aktywna na pomagam.pl. Bardzo Wam dziękuję za bardzo szybką pomoc. Te pieniądze będą przeznaczone właśnie na leczenie, na leki, na jakieś udogodnienia, które mama potrzebuje, jeżeli będzie już w domu. Na razie jest w szpitalu. Miała radioterapię, którą były leczone jej przerzuty do mózgu i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Tylko o tym Wam chciałam powiedzieć w sumie, jakby dać Wam aktualizację, jak to u mnie wygląda na chwilę obecną. Jestem w Polsce pierwszy raz tak długi czas od 5 prawie lat. W tym roku minie 5 lat, no powiedzmy niecałe 5 lat. 3 tygodnie ponad, kiedy jestem w Polsce. I wiecie co? Polska się naprawdę zmienia. Dla mnie to jest naprawdę dużo rzeczy, które mnie szokują i które widać, że po prostu moje zachowanie w Korei się sporo zmieniło i teraz na nowo się jakby przyzwyczajam do Polski. Na przykład, jeżeli chodzi o ruch drogowy, jestem w Korei przyzwyczajona do tego, że pieszy nigdy nie ma pierwszeństwa. Nie wiem, jak to jest prawnie, nie wiem, jak to faktycznie w przepisach jest, ale jeżeli jest przechodzień, to zawsze musi uważać, nieważne, czy nie było jakiegoś samochodu w ogóle i wszedł na pasy. To jest po prostu nieważne, ważne, że trzeba uważać, ponieważ zawsze nas może ktoś przejechać. Jestem w szoku, kiedy chodzę sobie po Poznaniu i zbliżam się do pasów i samochody się zatrzymują. To był jeden wielki szok. Oczywiście kolorowe samochody, chociaż nie tak bardzo jak kiedyś. Myślę, że teraz już się troszeczkę stonowały kolory i jest bliżej nam trochę do Korei niż wcześniej. Poza tym, chyba największym szokiem dla mnie było, kiedy weszłam do marketu, bo musieliśmy kupić jakiś tam, nie wiem, chleb czy coś. I wielkim szokiem było dla mnie, był cały ten asortyment, ile wy macie wyboru, jakie ceny. Po prostu całe alejki jogurtów, gdzie ja w Korei jogurtów praktycznie miałam do wyboru 3-4, taki wąziutki, mały wycinek regałów, gdzie są produkty mleczne. Tutaj to są po prostu całe alejki jogurtów. Szok, niedowierzanie. Mięso jest bardzo tanie. Jak pomyślałam sobie o tym, ile ja wydaję na mięso, w sensie, bo Sohi je mięso surowe. Jeżeli chcecie kiedyś posłuchać o diecie Sohi, to dajcie mi znać w komentarzach, to na pewno kiedyś opowiem. Sohi jest surowe mięso, więc w Korei płacę tyle, ile tutaj bym chyba zapłaciła za wyżywienie 3 dużych psów, takich wielkości przynajmniej owczarków. A jak wiecie, Sohi jest wielkości mniej więcej jamnika. To przyjedzie tutaj i będzie miała wyżerkę. No i tutaj z tym wiąże się prośba, którą mam do Was, ponieważ zrobiłam Sohi testy, zanim jeszcze wyjechałam z Korei, na szybko robiliśmy testy krwi, czy może lecieć do Polski, czy nie. Testy przyszły pozytywnie, że może, ale niestety jest tak, że między wykonaniem testu a datą odlotu muszą minąć 3 miesiące, dlatego Sohi będzie mogła przylecieć do Polski dopiero w maju. Jeżeli nic się nie zmieni i nadal będę chciała, żeby ją tutaj sprowadzić do Polski, będę potrzebowała po prostu Waszej pomocy, ponieważ jak się dowiedziałam od weterynarza granicznego tutaj w Polsce, ktoś musi lecieć z Sohi i niekoniecznie musi lecieć w tym samym samolocie nawet i nawet nie w kabinie, ale musi być to bilet jakby powrotny z Korei do Polski i pies jest jako pies towarzyszący i musiałabym mieć zgodę tej osoby, jakby musi ta osoba wypełnić pewne dokumenty. Jeżeli ktokolwiek z Was będzie w maju lub na początku, koniec maja, początek czerwca leciał z Korei do Polski, dajcie mi znać, jeżeli chcielibyście pomóc. Ja oczywiście wszystko załatwię i Waszym zadaniem byłoby po prostu bycie opiekunem na czas lotu i mówię, nawet jeżeli nie chcielibyście mieć psa w kabinie, bo nawet nie wiem, czy Sohi się da, bo ona jest małym grubasem, byłaby po prostu w cargo i ja bym to wszystko odbierała, ale potrzebuję po prostu takiej osoby. I jeżeli ktokolwiek z Was albo znacie osobę, która będzie po prostu leciała w tym czasie z Korei do Polski, dajcie mi znać, najchętniej wyślijcie maila tutaj na ten adres e-mailowy, to jest mój adres, w temacie dajcie Sohi i ja wszystko wyjaśnię, będę Was po prostu trzymać, będę Was mieć po prostu jako taki awaryjny kontakt, jeżeli inaczej się tego nie da załatwić. Będę bardzo Wam wdzięczna.
za taką pomoc. Co poza tym, jakie mamy plany? Plany mam takie na razie, że jestem w Polsce, jak już wspominałam, czas nieokreślony, ale dostałam kilka książek z wydawnictwa, jedna zaraz już poleci recenzja, a druga będzie za jakiś czas. Książki książkami, ale jeszcze będą konkursy, ponieważ będzie można wygrać te książki w konkursach, także jest na co czekać. I to chyba tyle. Pamiętajcie, że kartofle, pyry są nadal aktywne. Ja na Twitterze zawsze tam odpowiadam. Jeżeli macie jakieś pytania, to właśnie najszybciej Twitter, ewentualnie na Facebooku wiadomość, to wtedy najszybciej odpowiadam. No, mam jeszcze parę zaległych vlogów i filmików, to te też się pojawią jeszcze na YouTubie, a poza tym będę kręcić jakieś właśnie bardziej pogadanki tutaj w mieszkaniu nawet. Nie wiem za bardzo, nie mam za bardzo gdzie kręcić, teraz kręcę tutaj u rodziców w pokoju, ale miejsca to tutaj za bardzo nie ma, żeby to wszystko zrobić. Nawet nie wiem, jak to oświetlenie wyjdzie, mam nadzieję, że dobrze. No, teraz to już naprawdę tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz za pomoc, za to, że mnie nie zostawiliście w potrzebie. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!